Dzisiaj w ekstremalnych warunkach. Gradobicie, teraz deszcz, co jakiś czas wychodzi słońce. Zadasz sobie po raz kolejny bardzo ważne pytanie. Co jest dla Ciebie najważniejsze? Co jest dla Ciebie prawdziwym priorytetem Twojej duszy? Gdy znajdziesz odpowiedzi na te pytania z tą nową świadomością siebie, bo naturalnie odpowiadaliśmy już na te pytania wiele miesięcy temu, ale teraz jesteś zupełnie inną osobą, inną istotą, która ma za sobą już mnóstwo doświadczeń, która ma za sobą niesamowitą wiedzę zgromadzoną w ostatnich tygodniach i dzisiaj siła wyższa wskazuje, że trzeba ponownie ustalić priorytety. Popatrzeć na nie z innej perspektywy, czyli co jest dla Ciebie naprawdę ważne, dla Twojej duszy? Dlaczego jesteś tutaj teraz na Ziemi? Jaka jest Twoja misja? I gdy odnajdziesz te podstawowe, najważniejsze dla Ciebie sprawy, to wtedy wystarczy całą Twoją energię skierować w tym kierunku, aby tchnąć w to życie, tchnąć w to energię życiową. Wtedy bardzo szybko wszystko to, co jest naprawdę dla Ciebie ważne, stanie się Twoją rzeczywistością. By osiągnąć to wszystko, co jest dla Ciebie naprawdę ważne, należy jeszcze głębiej wejść do swojego wnętrza, aktywować połączenie z duszą wyższą i wszystkie te ukryte w Tobie talenty, zdolności, właściwości wyjąć na światło dzienne, a następnie rozwijać i rozwijać i rozwijać, bo praktyka czyni mistrza. To wszystko, co w Tobie jest Ci bowiem potrzebne, aby zrealizować cele Twojej duszy, by żyć Twoją indywidualnością i niepowtarzalnością, Twoją boskością. Świecić Twoim światłem, Twojej gwiazdy, zmieniać coś w Twoim życiu, na Ziemi i we Wszechświecie. Zanim jednak przejdziemy do przesłań od Siły Wyższej, rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, już bardziej nie można się oczyścić niż w deszczu i w gradzie, a następnie krok po kroku przejdziemy do wszystkich przesłań od Siły Wyższej, wskazówek i inspiracji, by pomóc Ci odnaleźć to, co naprawdę jest dla Ciebie ważne, co jest dla Ciebie priorytetem, ale nie dla tego malutkiego ego, tylko dla Twojej duszy wyższej. Bo gdy to odnajdziesz, to jest ten już pierwszy zdecydowany krok, by ruszyć do przodu i całą Twoją energię tchnąć w to, napełnić to życiem. Rozumiesz to przesłanie? Czy widzisz tą różnicę, że kiedyś te ustalone wcześniej priorytety może straciły już swoją ważność, że warto popatrzeć jeszcze raz na te priorytety i sprawdzić, czy naprawdę dają Ci radość, czy czujesz, że uskrzydlają Cię te cele wyznaczone kiedyś, a może zupełnie te cele się zmieniły, może teraz w tej nowej świadomości wyznaczysz zupełnie inne. Czy czujesz i rozumiesz tą konieczność, by wejść w symbiozy i uwolnić się od pasożytów? Czy rozumiesz te przesłania, które dotyczą aktualnej sytuacji, gdy mrok będzie wciągał w swoje grzęzawiska coraz więcej istot, jak ważne jest zachowanie tej czystości i połączenia z Twoją wolną wolą, z Twoją duszą? I czy czujesz, jak energia wyższa poprzez nasze dzisiejsze spotkanie, poprzez ten taniec żywiołów, dokładnie teraz chcę Ci pokazać, jak trzeba uwolnić się i oczyścić od tego wszystkiego, co już do Ciebie nie pasuje, by odkryć to, co jest naprawdę ważne, tą boską cząstkę w Tobie.